Hej Wam wszystkim, witam Was w filmiku Budujemy Z. Jak sama nazwa wskazuje, jest to film, w którym buduję coś z kimś. I akurat w tym odcinku zbudowałam sobie dom z alpaką Sim. To znaczy ja go zbudowałam od zewnątrz, a alpaka go umeblował. Także na końcu będzie jeszcze adnotacja do jego filmu. I co, zapraszam do oglądania. Powiem Wam jeszcze, że taki pomysł chodził mi po głowie już od jakiegoś czasu i chętnie bym nagrała coś takiego jeszcze z kimś innym, no ale zobaczymy. Jestem w ogóle ciekawa, jak przyjmie się taki buildowy collab. Na pewno mogę Wam powiedzieć, że to jest dosyć zabawne, ponieważ ja budując dom już mam w głowie zarys wnętrza, a tutaj wnętrze będzie robił ktoś inny. Także zobaczymy, co wykombinuje alpaka. Z mojej strony mogę powiedzieć, że tworzyłam domek w stylu nowoczesnym, ale też nie chciałam, aby sprawiał wrażenie takiego chłodnego, więc dodałam na ścianach cegłę. Ogólnie ta nowoczesność bryły przejawia się też tym, że lewa strona budynku jest wysunięta i mamy tutaj na pierwszym balkonie schody prowadzące do drugiego. Po lewej stronie jest też basen. Tutaj zaczęłam robić takie grube kolumny, ale później z nich zrezygnowałam. Jakoś tak przez nie ta bryła jest masywniejsza, a w moim zamyśle był lekki budynek. Tutaj też zamieniłam te kolumny pod dachem na... W sumie to też można nazwać kolumnami, ale to są jakieś rzeźby. Tak czy siak są dużo węższe od zwykłych kolumn i sprawiają wrażenie właśnie tej lekkości. Po lewej stronie wrócił oczywiście basen i zaraz znikną te kolumny. Chciałam też jakoś ogrodzić całą parcelę i aby nie używać zwykłych płotków, użyłam po prostu żywopłotów. Zaczęłam także myśleć nad drzwiami wejściowymi i tutaj naprawdę długo się zastanawiałam. Te drzwi, które teraz widzicie, zostaną później zmienione. Co do okien, to wybrałam jedne z prostszych, czego nie mogę powiedzieć o późniejszych drzwiach, ale też jak widzicie, wszystko na początku było czarne. Chyba za bardzo sugerowałam się tymi rzeźbami, ale pozmieniałam wszystko, jak okazało się, że nie ma czarnej bramy. To znaczy były czarne bramy, ale nie do końca pasujące stylem. Także po wyborze odpowiedniej bramy zaczęłam wszystko zmieniać na białe. Zmieniłam jeszcze te obrzeża półścianek i dodałam obwódkę wokół dachu. I też zaraz zobaczycie, jakie drzwi wejściowe zrobiłam. Mimo że wszystko jest tutaj takie proste, prostokątne, to jednak te drzwi mi tutaj pasowały. Nadają one też całości takiego charakteru. Z tyłu dodałam w sumie całą ścianę okien. W końcu zdecydowałam się usunąć te kolumny. Aha, jeżeli chodzi o balkony, to to wszystko robi alpaka, także do mnie należało jedynie stworzenie bryły i ogrodu, a już alpaka zajmuje się całym wnętrzem i wszystkimi balkonami, także nie martwcie się, jeżeli są na razie puste. O, i tutaj zaczęłam już kombinować trochę z kolorem ścian. Zdecydowałam się na tę czerwoną cegiełkę, natomiast lewa część budynku będzie biała. Myślałam też długo nad pokryciem podłóg. Chciałam znaleźć coś podobnego kolorystycznie do tej cegły, jednak te kolory były albo zbyt czerwone, albo zbyt pomarańczowe i postawiłam na zwykły kamień. Cały tył ogrodu również pokryłam kamieniem i znajdzie się tam jedynie jedno drzewko. Oprócz niego wstawię też grilla i stolik z parasolką, taki sam jak na przodzie. Nie można zapomnieć o oświetleniu, ponieważ wieczorem nie chcemy siedzieć w ciemności. Zmieniłam też pokrycie terenu pod tym cyprysem. Z tyłu dodałam też na oknie jedną markizę, na której umieściłam dużo roślin. I tak naprawdę ostatnią rzeczą w tym buildzie będzie dodanie tych białych rzeźb w okolice basenu. I będą one pełnić funkcję takiej podpórki. Na początku umieściłam je w wodzie, jednak później stwierdziłam, że zmniejszę basen i zrobię z tego takie odgrodzenie tej części ze stołem od basenu. I zbliżamy się już do końca tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Zapraszam Was na efekt końcowy i oczywiście na filmik alpaki. Ten filmik z dekorowania wnętrz jest na końcu w adnotacji. I do zobaczenia w kolejnych moich filmikach. Trzymajcie się i pa pa!